Cześć, nazywam się Filip Jasieczek, jestem przewodnikiem miejskim i pracownikiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. I będę miał przyjemność zaprezentować Wam pierwszy z serii filmów o naszym bohaterze Karolu Scheiblerze. Myślę, że część z Was może go kojarzyć. Był to najbogatszy łódzki fabrykant, drugi, jeśli chodzi o bogactwo w całym Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku. Więc bardzo, bardzo ważna postać dla naszego miasta, postać, która można powiedzieć w dużej mierze zmieniła Łódź. Ale zanim do tego dojdę, zanim opowiem o nim, skąd on się wziął w ogóle w Łodzi, to wrócę na chwilę do poprzednich filmów. Pamiętacie? Łódź przez kilkaset lat była miastem rolniczym. Dopiero w 1820 roku zapadła decyzja, aby powstały tutaj osady włókiennicze. Pomysłodawcą był książę Ksawery Drucki-Lubecki. Raymond Emiliński się tym zajmował w praktyce. To można wszystko obejrzeć sobie na poprzednich filmach. I słuchajcie, co się dzieje? Przyjeżdżają tutaj tkacze głównie z Niemiec i budują drewniane domki tkacze, takie jak tutaj na zdjęciu widzicie. Zdjęcie zresztą jest ze Zgierza. Tam się takie domki zachowały. I można powiedzieć tak, Łódź wygląda mniej więcej tak samo w latach 20., 30., 40., 50. Oczywiście się rozwija, ale to jest Łódź drewniana, małomiasteczkowa. Naturalnie powstają też murowane budynki. Sam Ludwik Geyer przecież stawia w 1839 roku fabrykę z maszyną parową, czyli tak zwaną białą fabrykę, dzisiaj Muzeum Włókiennictwa. Biernik Kopisza też taki mamy przy dzisiejszej ulicy Tymienieckiego. Także przy Placu Wolności dzisiejszym mamy budynki murowane, które powstały już dużo, dużo wcześniej. Ale tak naprawdę Łódź przerażającej wielkości jest miastem drewnianym i miastem właśnie dużym, małym, no 1850 rok. Mieszka tutaj około 15 tysięcy ludzi. To nadal nie jest dużo, chociaż na tamte czasy to jest bardzo dużo, bo w 1820 roku, kiedy rozpoczynał się ten projekt Łodzi przemysłowej, włókienniczej, mieszkało tu ponad 700 mieszkańców i 30 lat później jest 15 tysięcy. To jest bardzo duży wzrost. Stanisław Staszic uważał, że jeżeli taki będzie wzrost, no to będzie fantastyczny wynik. Aczkolwiek, jeżeli porównamy ten 1850 rok do tego czasu przed pierwszą wojną, do 1914 roku, no to zobaczcie, jaka to jest różnica. 15 tysięcy, a tam będzie 500 tysięcy, pół miliona. No to wtedy to jest wow, niesamowite. Jak to się stało? No właśnie. Można wyróżnić takie dwie przyczyny. Jedna przyczyna bardziej o charakterze ogólnym, czyli jest to demografia, zwłaszcza, można powiedzieć, połączona z uwłaszczeniem chłopów w Królestwie Polskim. To jakby wpłynęło na taki rozwój Łodzi, na urbanizację, tak? Bo ci ludzie skądś musieli się wziąć. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, też bardzo istotna, być może trochę subiektywna, tak uważam, że przyjazd do Łodzi Karola Scheiblera to była ta przyczyna, dla którego Łódź no, rozwinęła się, bo wydaje się, że gdyby Karol Scheibler przyjechał do innego miasta, na przykład mógłby przyjechać do Zgierza, to być może to Zgierz byłby tym dużym miastem, a Łódź byłaby dużo mniejsza. Tego oczywiście nie wiemy, to są tylko takie spekulacje, ale w tym filmie chciałbym pokazać właśnie rolę Karola Scheiblera i to, że jego przyjazd, budowa wielkich fabryk i taka wizjonerstwo zdecydowanie wpłynęło na rozwój włókienniczej Łodzi. Ale o tym będę mówił nie tylko w tym filmie, ale także i następnym. Przejdźmy jednak do tego pierwszego punktu, czyli do demografii. W
Wiek XIX był w ogóle wiekiem bardzo wielu zmian technologicznych, obyczajowych, ale także to było związane wszystko z demografią. Dlaczego demografia się zmieniła? Dlaczego więcej ludzi się zaczęło rodzić, a mniej umierało? Bardzo wiele czynników. Bardzo wiele czynników. Ja powiem tak, że między innymi zasady higieny, zasady związane z radzeniem sobie z epidemiami, wrażliwość inna ludzi, medycyna, która się zaczęła intensywnie rozwijać, brak wojen w XIX wieku w Europie, znaczy brak wojen, dużych wojen, zdecydowanie to się różniło z poprzednimi latami, czyli po prostu świat się zmieniał. I jeszcze jedna ważna rzecz, upowszechnienie uprawy ziemniaka. Ziemniak, warzywo, które było znane wcześniej do XVI wieku, tylko w Ameryce Południowej, w Andach było uprawiane. I do Europy trafiło na wiele dworów, aczkolwiek nie było powszechnie uprawiane na roli. Dopiero w XIX wieku się ziemniak upowszechnił. I to było dosyć istotne. Dlaczego? Bo ziemniak nie potrzebuje dobrej gleby, jakiejś wspaniałej, daje dużo plonów i daje poczucie sytości. I generalnie po prostu wieś łatwo było dokarmić i ta wieś po prostu zmniejszyła się śmiertelność na wsi i więcej ludzi się rodziło. Oczywiście to w pewnym sensie później wywołało problem, bo im więcej ludzi się rodziło, im mniej umierało, im więcej przeżywało, tym było więcej ludzi na tej wsi. Nagle się okazało, że tego jedzenia, którego było bardzo dużo, znowu zaczynało braknąć, bo było dużo więcej ludzi. Więc wieś też w pewnym momencie była przeludniona i też głodna, mimo że były te ziemniaki. No i ta zaraza w połowie XIX wieku, między innymi w Irlandii, ale także w Galicji możemy poczytać o tym, jakie krwawe żniwo zebrała. Tym niemniej jednak demografia szła do przodu i ci ludzie zaczęli po prostu szukać pracy. Chcieli wyjść z tej przeludnionej wsi. I tak się zdarzyło, że właśnie w Królestwie Polskim mogli to zrobić dopiero od roku 1864 roku. 1864 roku. Uwłaszczenie chłopów. Co to było w ogóle uwłaszczenie chłopów? Otóż chłop właściwie od nowożytności, końca średniowiecza w Polsce były poddaństwo chłopów i chłop nie mógł opuszczać swojej wsi. Musiał swoją rolę tam uprawiać i też od czasu do czasu pójść na pole pana i tam odrabiać tak zwaną pańszczyznę. No, na początku to w XVI wieku nie było nic strasznego, to było parę dni w roku. Z każdym dziesięcioleciem to się trochę zmieniało. Później ta pańszczyzna była bardzo ciężka i coraz więcej trzeba było ją odrabiać. I to się skończyło w Królestwie Polskim w 1864 roku. Chłopi zostali uwłaszczeni, czyli oni nagle zyskali nie tylko ziemię na własność, ale także mogli opuścić tą wieś. Właśnie to robili. Dlaczego? Bo wieś, jak powiedziałem, była troszeczkę przeludniona, głodna i szli do tak zwanej ziemi obiecanej. Jeżeli mówimy o Łodzi oczywiście, to tam szli szukać pracy, bo tam można było zarobić więcej niż na wsi. Oczywiście nikt im nie mówił, że będą więcej pracować, ale tam można było zarabiać więcej. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że jakiś chłop opuszcza wieś, powiedzmy, która znajduje się tak 30 km od Łodzi, idzie do tej Łodzi, znajduje tam pracę i po paru latach, a może po paru miesiącach wraca na tę wieś, ale tym razem w innym charakterze. On nie wraca dlatego, że poniósł porażkę, tylko wraca, bo jego poproszona fabrykant poprosił, żeby sprowadził więcej osób, bo brakowało ludzi do pracy i ten chłop wraca do tej wsi.
ubrany zupełnie inaczej, wyposażony przez tego fabrykanta w jakieś, powiedzmy sobie, gadżety, w jakieś super kapelusz, w jakieś buty wygodne, nowoczesne, skórzane z obcasem, może zegarek miał, no może przesadzam, ale coś fajnego, być może konno przyjechał i ci chłopi widzą tego swojego kolegę, który opuścił tam wcześniej tą wieś, bo tak, no to człowiek naprawdę zarobił w tym mieście, no, to jest życie. Faktycznie tam warto przyjechać i on tych swoich kolegów albo jeszcze innych, z innych wsi werbował, można powiedzieć, i oni przyjeżdżali do miasta. On oczywiście miał od każdego tam jakąś kwotę, ile mu się udało zwerbować, tyle tam dostawał rubli. Oczywiście on im nie mówił o tym, ile będą pracować, jak ciężka będzie to praca. Mówił, ile można zarobić i oni widzieli wszyscy, jak on wyglądał. To mogła, można powiedzieć, że tak jakby dzisiaj przyjechał jakimś nowym samochodem, nowoczesną BMW, oczywiście nie jego, ale mówiąc, że to jego, i powiedział, no zobaczcie, jak świetnie się tam zarabia. Tak to wyglądało. Chłopi zaczęli przybywać do Łodzi. I tu sprzęgły się jakby dwie rzeczy. Z jednej strony przychodzili ludzie, z drugiej strony zaczęły rozwijać się fabryki. A kto jakby zapoczątkował ten boom na fabryki w Łodzi, na wielkie fabryki, no można powiedzieć, że Karol Scheiner. Studiując jego biografię, można się przekonać o tym, iż był to człowiek niezwykle pracowity. Niezwykle pracowity, ale też nastawiony na edukację, samą edukację. Jako młody chłopak praktykował w bardzo wielu firmach na terenie całej Europy. Jako pracownik, dyrektor zakładów przemysłowych i generalnie świetnie znał się na maszynach włókienniczych, które wtedy były przecież nowością. To była nowoczesna technologia, a on widać wyraźnie, że wszystko o nich wiedział. One się cały czas zmieniały. Co jakiś czas powstawały jakieś ulepszenia tych maszyn, więc trzeba było tutaj trzymać rękę na pulsie, żeby wiedzieć, że to znacznie poprawi pracę fabryki, że będzie bardziej efektywne. I on znał się jak mało kto na fabrykach. W ogóle Scheibler był człowiekiem zupełnie innym fabrykantem niż ci fabrykanci, którzy w Łodzi byli. Dlaczego? Bo to był człowiek, który nie zrobił jakiejś wielkiej kariery, pnąć się po szczeblach. To nie był człowiek, który przyjechał tu jako zwykły tkacz. To nie był człowiek, który był najpierw majstrem w fabryce. To był człowiek, który od początku znał się na zarządzaniu fabryką, ponieważ był synem fabrykanta. Fabrykanta z Monschau. To jest miasteczko w Niemczech, blisko granicy z Belgii. Takie trochę sporne miejsce, także on też miał obywatelstwo belgijskie. I jako, no już może nie młody chłopak, ale jako dojrzały 28-letni mężczyzna, przyjechał do Ozorkowa, bo tam jego wuj Schlesser miał wielką fabrykę, był potężnym fabrykantem. I tam prowadził, był dyrektorem tejże fabryki i tam, bardzo ważna rzecz, został zapoznany z panią Anną z Wernerów, która później nie tylko urodziła mu wiele dzieci, ale przede wszystkim wniosła w posagu olbrzymi majątek. I on ożenił się z panią Anną w 1854 roku i w tym samym roku sprowadził się do Łodzi. Ofiarowano mu działkę na przywodnym rynku. Przywodnym rynku, czyli dzisiejszy Plac Zwycięstwa. Mamy w jego pałacu Muzeum Kinematografii, a jeżeli zobaczycie, to obok Muzeum Kinematografii są budynki takie murowane z czerwonej cegły, co są pierwsze fabryki Karola Scheiblera. Zobaczcie, dwa lata po ślubie, w 1856 roku, zatrudniał 180 osób. 14 lat później, w 70 roku, 1200.
No to jest oczywiście niesamowity postęp, a przecież to nie było ostatnie słowo, ponieważ te fabryki doszły do tego, że zatrudniały prawie 7 tysięcy osób, czyli niesamowite ilości osób tam pracowały. Mówiło się zresztą, że Karol Schneider posiada 1/7 miast. I słuchajcie, co się dzieje dalej? Przyjeżdża tutaj, zakłada pierwsze swoje fabryki, czyli tak zwaną centralę, i dopiero w latach 70. buduje Księży Młyn. O tym jeszcze będę mówił, to będzie temat na naszego drugiego filmu. Kolejną rzeczą, bardzo istotną, jeżeli chodzi o Karola Schneidera, jest jego wpływ, jest jego rola w budowie linii kolejowej, która połączyła Łódź z trasą, z linią kolejową warszawsko-wiedeńską. To był 1865 rok. Oczywiście wcześniej też były próby, żeby taka linia kolejowa powstała, ale no niestety się to nie udało. I Karol Schneider był takim człowiekiem, który zainspirował, także częściowo finansował tę budowę kolei. Miał też dobre układy polityczne, potrafił się dogadać. I ta kolej powstała. Powstał dworzec Łódź Fabryczny. To było niezwykle ważne, bo to był 1865 rok. To było jeszcze na progu tej wielkiej zmiany demograficznej. I nagle Łódź z tego, ten charakter małomiasteczkowy Łodzi, nagle to się zmienia, bo Łódź ma kolej. To już jest, to jest niezwykle istotne. To była kolej, to była jednak wtedy nowoczesna technologia, moglibyśmy to tak ująć. I dzięki temu do Łodzi mogła przyjeżdżać bawełna, a z Łodzi mogły wyjeżdżać gotowe tkaniny. To było o wiele wygodniejsze. Można to porównać troszeczkę do współczesnych autostrad. To na przykład jak dzisiaj Łódź jest zbudowana na przecięciu się dwóch autostrad północ, południe, wschód, zachód. To też niezwykle zwiększa atrakcyjność naszego miasta i wtedy było podobnie, a myślę, że nawet było to jeszcze większe wydarzenie. W każdym razie wtedy wiadomo było, Łódź ma kolej, nie trzeba jeździć do Rokicin, gdzie była stacja kolejowa z Łodzi. Łódź ma kolej, to znaczy, że to jest naprawdę niezłe miasto, rozwija się, warto tam zwrócić swoją uwagę, warto dokonywać jakichś inwestycji. Podsumowując więc dzisiejszy film. Dwa czynniki, które sprawiły, że Łódź zmieniła się w to wielkie miasto. Oczywiście tych czynników było więcej, ale według mnie pierwszy czynnik to uwłaszczenie chłopów i urbanizacja, która się z tym wiązała. A drugi czynnik, właśnie przyjazd Karola Schneidera do Łodzi i zbudowanie nowoczesnych fabryk, wielkich fabryk Księżego Młyna, podłączenie kolei do miasta. I powiem tak, Karol Schneider miał taką osobowość, był liderem, był wizjonerem i on wkrótce, myślę, że stał się wyznacznikiem dla innych fabrykantów. Każdy chciał być jak Karol Schneider, każdy chciał mieć taką wiarygodność jak on i każdy chciał mieć takie fabryki jak on. Także Izrael Poznański. I dlatego uważam, że właśnie postać Schneidera była niezwykle ważna dla rozwoju tego miasta. Oczywiście ma to charakter symboliczny, bo wiadomo, że tam było tych fabrykantów, którzy budowali Łódź, bardzo, bardzo, bardzo wielu. Ale on jakby stał się takim faktycznie królem bawełny, który wytyczał pewne szlaki. Tak jak Ludwik Geyer sprowadził maszynę parową, tak Karol Schneider pokazał, jak prowadzić nowoczesne przedsiębiorstwo i jak wykorzystywać nowoczesną technikę do tego. No ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku, który będzie poświęcony projektowi Księży Młyn, można tak powiedzieć.
który się powiódł i który był, no, który jest czymś niezwykłym na skalę światową. Cześć!